Polsce goszczą dzieci, których bliscy walczą na froncie bądź stracili życie w obronie ojczyzny. Elektrośmieci zalegają w każdym domu. Pozbywając się ich, możemy pomóc mieszkańcom Pilchowa zdobyć główną nagrodę. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Police goszczą grupę dzieci z zachodniej Ukrainy. Ich bliscy walczą na froncie bądź stracili życie w wyniku rosyjskiej agresji. Do Polic na krótkie wakacje przyjechała grupa dzieci z Ukrainy. Przebywają w ośrodku, który gościnnie udostępniły władze naszego powiatu. Ich pobyt sfinansowała gmina Police w ramach porozumienia z miastem partnerskim Nowy Rozdół koło Lwowa. W tym roku, jak i w ubiegłym roku, zaprosiliśmy te dzieci razem wspólnie z panem starostą, Andrzejem Bednarkiem, aby wypoczywały tu w Policach, aby również trochę odreagowały o tej sytuacji. Gmina Police dzieci z Ukrainy zaprasza od lat, jednak drugi rok z rzędu ich pobyt odbywa się w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach. Od blisko półtora roku w ich kraju trwa wojna. Wszystkie te dzieci, 40 dzieci, to są dzieci, których rodzice albo uczestniczą w wojnie, to znaczy ojcowie lub bracia są na froncie, a niektórzy niestety nie mają już ojców. Więc są to dzieci rzeczywiście po przejściach, tak jak pani powiedziała, z kraju ogarniętego wojną i myślę, że to jest wyczuwalne. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji wsparcia udzielają mieszkańcy Polic i okolicznych miejscowości. Łącząc siły, stworzyli oni wielotorową machinę, która zabezpieczała podstawowe potrzeby Ukraińców, którzy zostali zmuszeni uciekać z własnego kraju. Pomoc organizowały także samorządy, w tym gmina Police. 7 tak zwanych miejskich transportów do Nowego Rozdołu, a również wspólnie z porozumieniem ze starostą polickim, z panem Andrzejem Bednarkiem, z panem Adamem Pacholikiem, żeśmy zorganizowali transport kilkunastotonowy w ubiegłym roku na wschód, to znaczy do Nowego Rozdołu, który był bardzo potrzebne w tym czasie, kiedy im dużo brakowało. I tu podziękowania dla naszych firm komunalnych, bo to była jak gdyby zbiorowa działalność, zbiorowa potrzeba humanitarna zorganizowana tylko dla nich. Przez blisko 2 tygodnie, z dala od wojny i alarmów przeciwlotniczych, mogą choć przez chwilę poczuć się bezpiecznie i zapomnieć o tragedii, z jaką przyszło zmierzyć się Ukrainie. Odpoczywamy tutaj jak i fizycznie, tak i psychicznie od tej wojny, bo przyjechaliśmy tutaj na 2 tygodnie i każdego dnia czymś się zajmujemy i to tak też daje jakiś odpoczynek od tego wszystkiego, bo u nas tam są różne alarmy i to też tak ma takie ciśnienie na psychiczny stan, a tutaj tak taka cisza, jesteśmy daleko od tego wszystkiego. Część z tych dzieci to młodzieńcy, którym za 2-3 lata przyjdzie włożyć mundur i bronić swojej ojczyzny. Spokojne dzieciństwo, które niczym nie różniło się od tego, jakie mają polskie dzieci, nagle zostało zburzone. My się bardzo cieszymy, że na zaproszenie pana burmistrza Władysława Dziekuna my już drugi rok u waszym mieście, w Policach. Bardzo się cieszymy z tego, że u nas wojna, to jest nie dużo dobrze, nie dużo jest. Takie w nich szczęśliwe dzieciństwo, to jest bardzo niedobrze, niespokojne i to jest źle, to jest bida. W Nowym Rozdole działa polska szkoła, dlatego część z tych dzieci dobrze mówi po polsku. Uczą się historii, tradycji i piosenek. Nie tylko pieśni patriotycznych, ale też współczesnych i popularnych utworów. A jak serce miłości spragnione ci oddałem, tak zakochać się można tylko raz. Podczas pobytu grupa wzięła udział w różnych warsztatach i wycieczkach. Dzieci odwiedziły między innymi Polskie Morze, Park Wodny, tor gokardowy, a także niemiecki ogród zoologiczny. Każdy dzień przynosi jakąś atrakcję, tych atrakcji jest dużo. Codziennie też gramy wieczorem w piłkę, mamy tutaj co robić, jeśli chodzi o sport. Sprowadziliśmy rowery dla tych dzieci, więc jeżdżą sobie. Udało się też szczęśliwie załatwić rolki, które zabiorą ze sobą, każdy z nich dostanie rolki. Myślę, że to też jakaś atrakcja.
dla nich. No i oczywiście wrócą z upominkami, z prezentami, z wyprawkami szkolnymi. I mam nadzieję, że na chwilę, na te kilkanaście dni, jak tu są, po prostu będą trochę inaczej oddychać i wróci im trochę radości i nabiorą siły do tego, żebyśmy mogli spotkać się za rok. Może już w takich dobrych okolicznościach, na co wszyscy pewnie na świecie liczymy. Każde z tych dzieci ma lub straciło kogoś na wojnie. Przeważnie jest to ojciec lub brat, ale na froncie walczą też ich wujkowie, sąsiedzi i bliscy znajomi, z którymi przed rosyjską napaścią widywali się podczas rodzinnych spotkań. Każde z tych dzieci zna kogoś, komu wojna zabrała członka rodziny, bądź trafił on do niewoli, czy zaginął i nie ma o nim wieści. Wtedy, kiedy widzieliśmy rakiety, no nie przyjechały do Nowego Rozdołu, a lisze do Bryzówcych. Co się nie stało? To byłem na pole, około mojego domu, widziałam, jak leci coś. Mówię, mamo, zobacz, tam coś leci. Mama każe, co? I widzimy, przylatają w jakiś budynek, no nie w taki wysoki, a w taki mały. Są takie małe, tam gdzie rodziny żyją. Pieczę nad ukraińską grupą trzyma rodzeństwo Dorota i Artur Zagórscy, organizatorzy wielu lokalnych inicjatyw sportowych i akcji społecznych. Jedno z takich przedsięwzięć rozpocznie się 21 sierpnia. Będą to zajęcia samby batukady skierowane do dzieci i dorosłych. Potrwają 5 dni i wciąż można wziąć w nich udział. Zapisy są możliwe za pośrednictwem strefy zajęć na stronie mokpolice.pl. Pilchowo startuje w konkursie Czyste Sołectwo. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej elektroodpadów do zwycięstwa mieszkańców. Może przybliżyć każdy z nas, przekazując zużytą lodówkę bądź telewizor, ale także czajnik lub myszkę komputerową. Elektroodpady można znaleźć niemal w każdym domu. To zużyte urządzenia zasilane prądem lub bateriami. Nie wolno wyrzucać ich do przydomowych śmietników, bo zagrażają środowisku oraz zdrowiu zwierząt i ludzi. Należy oddać je do PSZOK-u lub przekazać innym i wesprzeć ekologiczną akcję. Chętnie też zapraszamy, jeżeli ktoś tam ma w domu elektrośmieci, czy elektroodpady, przywieźć tutaj. Lepiej, żeby u nas stały, niż się walały po lesie. My je spożytkujemy, za nie dostaniemy środki, które będziemy mogli przeznaczyć na cele sołeckie. Za każdy kilogram zebranego sprzętu sołectwo otrzyma 40 groszy. Zgromadzone środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Ważne, by poczynione inwestycje służyły całej społeczności. Są zadowoleni, że takie miejsce powstało, dlatego że mają problem z głowy, nie muszą nigdzie jeździć i utylizować tego. I powiem szczerze, odzew jest pozytywny. Jak Państwo widzą, jest to z naszego terenu, z wózka, także tutaj nawet jest nasz mieszkaniec, który się zaoferował, jeżeli byłoby coś ciężkiego w rodzaju lodówki, chętnie przewiezie i przywiezie tu do punktu. Za pierwsze miejsce oprócz zgromadzonych środków sołectwo może otrzymać 8 tysięcy złotych. Elektrośmieci można przekazywać do końca października. Miejscem zbiórki jest ośrodek sportowo-rekreacyjny przy ulicy Spacerowej w Pilchowie. Sprzęt przyjmowany jest codziennie w godzinach od 10 do 20. Oprócz tradycyjnego sprzętu RTV i AGD, mieszkańcy zbierają także kable, zasilacze, silniki i zabawki elektryczne, a także elektronarzędzia, które również kwalifikują się jako elektroodpady. Akcja nie obejmuje zbiórki świetlówek i tonerów. Za projekt Czyste Sołectwo odpowiada Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Organizacja Odzysku Opakowań. Okres wakacji to czas przeglądu stanu technicznego placówek oświatowych i najlepszy moment, by dokonać niezbędnych napraw i inwestycji. Nie inaczej jest w polickich szkołach i przedszkolach. W polickich placówkach oświatowych trwają remonty i prace konserwacyjne. W tym roku budżet gminy pozwolił na zakres prac z rzędu 500 000 zł. Sporo dzieje się w szkole numer 5, która niegdyś funkcjonowała jako gimnazjum numer 2. Inwestycja, która pochłonie 300 tysięcy złotych, ma na celu dostosowanie obiektu do potrzeb najmłodszych uczniów. Jak wiemy, to było gimnazjum, przez wiele lat nie było warunków dla klas młodszych.
Obecnie powoli już finalizujemy tę pracę i taki praktycznie ostatni etap, zagospodarowanie korytarza na drugim piętrze, gdzie są klasy młodsze, na potrzeby świetlicy szkolnej. Te dzieci mają swoją świetlicę, ale teraz będą miały do dyspozycji także korytarz. Wygłoszony, odremontowany, taka duża przestrzeń, szczególnie w okresie, kiedy pogody nie ma. Dzieci są długo w szkole, to nic dobrego, jak są w małym pomieszczeniu, a tu będą miały okazję realizować się, bawić, biegać. W szkole podstawowej numer 3 są kontynuowane prace związane z poprawą akustyki oraz zabudową rur pod sufitem w holu głównym. Ich koszt to 130 tysięcy złotych. Prace trwają też w Polickiej ósemce i polegają na usunięciu usterek technicznych. Pewne pęknięcia pokazały się na hali ósemce i tam musieliśmy wzmocnić jedną ze ścian. Kosztowało to kilkadziesiąt tysięcy. W polickich przedszkolach są wykonywane drobne naprawy konserwacyjne. Na przykład w przedszkolu przy ulicy Wróblewskiego naprawiono ogrodzenie. Wszystkie prace mają się zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Pracownicy polickiego MOK-u szkolili się na Cyprze. Praca w międzynarodowych grupach okazała się najlepszą metodą nauki języka obcego. Korzyści jest więcej, udało się bowiem nawiązać kontakty pod przyszłą współpracę z zagranicznymi partnerami. Dzięki unijnemu grantowi przyznanemu w ramach programu Erasmus+, część pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach przez 2 tygodnie szlifowała język angielski. Projekt Otwórz się na język, działaj międzynarodowo zrealizowano w czerwcu w szkole językowej w Limassol na Cyprze. To była szkoła Bayswater Cyprus, English in Cyprus, tak się nazywała szkoła. Szkoła dla dzieci, dorosłych w różnym wieku, międzynarodowe grupy. Mieliśmy okazję przez 2 tygodnie uczestniczyć w tradycyjnych lekcjach, ale metodami bardzo interaktywnymi. Uczestnicy projektu to obywatele Włoch, Francji, Portugalii czy Niemiec. Na koniec każdego tygodnia wszyscy pisali test z przerobionego materiału. W ten sposób otrzymywali informacje, nad czym należy jeszcze popracować. Kursanci szkolili umiejętności językowe nie tylko w czasie zajęć, ale również zwiedzając okolice, poznając historię regionu czy w codziennych rozmowach z obcokrajowcami. Byliśmy na takiej wycieczce krajoznawczej z nauczycielką, z pracownikiem szkoły. Oglądaliśmy największy wodospad na Cyprze i powiem szczerze, było to dla nas dość zabawne, ponieważ to, co dla Cypryjczyków jest największe, dla nas było, powiedzmy, no zupełnie średniej wielkości, ale zabawę mieliśmy przed nią, urokliwe miejsca, pełne zieleni, między sobą się kontaktowaliśmy i mieliśmy bardzo dużo takich celnych spostrzeżeń, opowiadaliśmy o sobie. Myślę, że takie spotkania w międzynarodowej grupie są bardzo sympatyczne. Wolny czas wykorzystywano również na poszukiwania potencjalnych partnerów wymian, a udział w spotkaniach zaowocował nowymi kontaktami, między innymi z organizacją, z którą w przyszłości pracownicy MOK-u planują zrealizować wspólny projekt. Mieliśmy okazję zobaczyć taką codzienną prozę życia mieszkańców Cypru, nie tylko rodowitych Cypryjczyków czy Greków pochodzenia cypryjskiego, ale również pracę ludzi z takiego, powiedzmy, całego świata. Była to doskonała okazja, żeby porozmawiać na temat funkcjonowania państwa, historii państwa, poznać placówki oświatowe, placówki kulturalne. Umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym otwiera pracownikom Polickiej Instytucji Kultury wiele drzwi. Dzięki temu łatwiej nawiązać współpracę i sięgać po międzynarodowe projekty. Nowe znajomości są na wagę złota, stąd pomysł, by czas wolny wykorzystać na spotkanie z prezesem Związku Polaków na Cyprze. To była nasza inicjatywa, ponieważ stwierdziliśmy, że pobyt na Cyprze może zaowocować również szukaniem partnera do naszej współpracy i właśnie to się udało. Spotkaliśmy się z panem Mariuszem Owczarkiem, który Związek Polaków na Cyprze prowadzi i ustaliliśmy sobie wspólne cele i zadania, że przygotujemy kolejny projekt wspólny już o współpracy między Cypryjczykami a Polakami. Świetny most do pracy, świetne połączenie. Sięgając w głąb historii, warto wspomnieć, że w XV wieku za sprawą Władysława Jagiełły Cypr miał szansę zostać polską kolonią. Cypr mógł być polski, był taki epizod w naszej historii i to leżało na stole, natomiast mieliśmy inne priorytety i trzeba było walczyć z Osmanami, w związku z tym nie mieliśmy czasu na tutaj relacje.
Także setki minut, może nie godzin, ale minut przedyskutowanych na temat naszej wspólnej historii, różnic. Oczywiście wszystko w języku angielskim, więc cały czas okoliczności sprzyjały, żeby się rozwijać w tej kwestii. Całkowity koszt dofinansowania z programu Erasmus Plus wyniósł 16 tysięcy euro. To kolejny międzynarodowy projekt, w którym wzięli udział pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Przy murach Jasienickiego Kościoła miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Przy pełnej publiczności jedyna w swym rodzaju muzyka zagrała w symbiozie z ponadczasowym przekazem psalmów tłumaczonym przez wybitnych polskich poetów. 15 sierpnia w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Jasienicy odbył się koncert Psalmy Dawidowe. To połączenie mądrości Księgi Psalmów i muzyki, które zrodziły się w głowie Mateusza Pospieszalskiego. Swój ambitny pomysł postanowił urzeczywistnić, zapraszając do współpracy grono cenionych artystów. Inspiracją stały się psalmy z Biblii Tysiąclecia oraz te tłumaczone przez wybitnych poetów Leopolda Staffa oraz Czesława Miłosza. Nie była to typowa muzyka liturgiczna, którą można usłyszeć w kościołach. Mateusz Pospieszalski to multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista i producent płytowy. W swoim dorobku posiada 14 płyt, 11 złotych i 3 platynowe. Muzyk podkreśla, że poprzez muzyczny projekt Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, naszą twierdzą. Muzyk podkreśla, że poprzez muzyczny projekt chciał stworzyć nową jakość, choć w części zintegrowaną z poetyckością wybranych tłumaczeń. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie cenionych artystów, starał się jeszcze bardziej przybliżyć duchowość psalmów. Duszę moją podnoszę. W zamyśle autor dzieła chciał urzeczywistnić przekaz artystyczny wyzbyty archaiczności tradycyjnych wykonań liturgicznych. Zamiarem Mateusza Pospieszalskiego było zmierzenie się z przekazem odpowiadającym współczesnym czasom i doświadczeniom. Jednocześnie starał się, by instrumenty etniczne wybrzmiały w sposób indywidualny i nowatorski. Przy tworzeniu ilustracji muzycznych do Księgi Psalmów muzykowi towarzyszyli wokalistka Barbara Pospieszalska, pianista i kompozytor Joachim Menzel, gitarzysta i lutnista Mateusz Szemraj, kontrabasista Maksymilian Bucha, perkusista Adep Szamun. Wykonawcom towarzyszyło Bractwo Śpiewacze Stanowa, które już nieraz prezentowało swe umiejętności przed publicznością, oraz aktor teatralny i filmowy Adam Woronowicz. Ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód. Pomysł, by muzyczne przedsięwzięcie z udziałem cenionych artystów zorganizować w murach Jasienickiego Kościoła, wyszedł od jednego z mieszkańców, Piotra Muszyńskiego. Ten materiał kończy dzisiejsze wydanie Tyle Tygodnia. Zapraszamy Państwa w przyszły piątek. Do zobaczenia.